Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś witamy w ciszy wyborczej. To jest pewne nowum, ponieważ większość państwa normalnie funkcjonuje, ale jest w wielu miastach dzisiaj są wybory. Zachęcamy tych, którzy są w tychże miastach, w których jest druga tura, aby oczywiście poszli i spełnili swój obywatelski obowiązek i zagłosowali najlepiej jak potrafią. W związku z tym, że mamy pewne ograniczenia. A jeszcze dodatkowo nas poinformowano, że będą nam patrzeć na ręce na usta, więc będziemy e, mieli e, po prostu e, i tak zawsze uważamy i nie łamiemy prawa. W związku z tym dziś ja zapytam Tomka o to jak przeżył więzienie. E, jak żebyś opowiedział Tomku, naszym widzom, no oczywiście nie życzymy nikomu, polepsza się sytuacja w tym sensie, że w związku z pewnymi zmianami, które miały miejsce, jest, będzie mniej arbitralne kierowanie do więzień, ale tak czy siak czasem, bo przecież to jest też wiedza uniwersalna, bo pewnie więzienia, no nie masz skali porównawczej, ale pewnie te, pewne pewne, pewnie zachowania w więzieniu pewne rzeczy są uniwersalne, więc powiedz mi co, co było najważniejsze z tego co się nauczyłeś a co się potwierdziło z twoich z tego czego cię uczono bo pewnie byłeś też szkolony do tego, że możesz być zamknięty, że możesz kiedyś przebywać w zamknięciu, co jest, co jest najważniejsze jak idziesz do więzienia i w jaki sposób sobie z tym radzić Ważna jest psychika pamiętajcie państwo, że wolność mamy w głowie tak naprawdę, jak sobie pomyślę, to ja w tym więzieniu przebywałem niedługo, bo ja myślami byłem wolny. Ja byłem poza kratami, bardzo dużo czytałem, byłem poza tym wszystkim. Natomiast ważne jest, żeby zapewnić szacunek do siebie, bo po to, człowiek jest wtrącony do więzienia do aresztu, po to, żeby go złamać, żeby uważał, że jest gorszy, że będzie tylko z nim bardzo źle i że tutaj no w zasadzie już nic go, nic go tutaj dalej nie czeka, i że za wszelką cenę musi się stąd wyrywać. Nie, nie ma tak, że musi się za wszelką cenę wyrwać bo ja mówię o stanie tymczasowego aresztowania, bo czasami, jeżeli ktoś chce osiągnąć tą wszelką cenę, spodziewam się, że może później sobie ze sobą nie poradzić. Szanowni Państwo, no niezwykle ważne jest, jest taka prozaiczna rzecz, to znaczy być przygotowanym fizycznie. To, to, to przykro mówić, ale to jest ważne, bo w więzieniu na przykład ja już nie mówię o kwestii tego, żeby umieć się obronić, czy nawet zaatakować, bo tak jest w więzieniu, tylko to, żeby być sprawnym fizycznie, to znaczy w więzieniu często są tak zwane przerzutki. W więzieniu często przywozi się z, yy, z więzienia do więzienia. No tak, tak funkcjonuje nasze więzienie, żeby nie dać człowiekowi tego, tej stabilizacji, tego tej namiastki jakiegoś własnego miejsca, które sobie zbudował, tylko żeby mu to rozwalić, prawda? I tak było bardzo często. Warunki w więzieniu są, jak ja pamiętam, są okropne, naprawdę. Rzadko, rzadko te więzienia były na jakimś takim poziomie, żeby, żebym tam, jak słuchałem tych ludzi, którzy byli do nas y, deportowani z różnych więzień w Europie, to po prostu łapali się za głowę w porównaniu z warunkami. No i tutaj dlaczego warto być y, sprawnym fizycznie? W więzieniu, jak przychodzicie, na przykład. Szczególnie najgorzej mają tymczasowo aresztowani, bo tymczasowo aresztowani są często wyrywani ze swojego życia, nie są przygotowani, często są w jednym ubraniu, bez jakichś, osobistych, osobistych tutaj przedmiotów, które są potrzebne. I nagle okazuje się, że ci ludzie. Hmm, Chociażby zaczynają od tego magazynu. I w magazynu, magazynie więziennym otrzymują y, dwa koce, jakieś takie, naprawdę te koce mają mnóstwo lat. Dziwię się, że nikt nie potrafi tych koców y, zmienić w tym więzieniu przy tych cenach, które są naprawdę niezwykle tanie, nawet tej chińskiej. Te koce mają kilkanaście lat co najmniej. Y, y, Otrzymują, otrzymują te wszystkie niezbędne rzeczy: jakieś y, dwa y, prześcieradła, y, jakiś y, y, jasiek, sztuczce, jakieś przybory toaletowe. I to wszystko trzeba, mają jeszcze jakieś swoje rzeczy, i to wszystko trzeba jakoś zabrać. Jeżeli nie macie żadnej torby, musicie to wszystko zwinąć, y, terasy, trzy materace, ciężko się nosi materasy w więzieniach, i to wszystko musicie nosić na własnym grzbiecie. I mnóstwo ludzi jest takich, że nie daje rady. Trzeba po prostu związać taki jak, no nie wiem, jeszcze jak widzicie Państwo jak jakichś jakiś uchodźców, czy widzicie te kolumny uciekających ludzi spod bomb z takimi tobołami. Trzeba zamiazać taki tobuł, czy te koce trzeba zamiazać na krzyż i zarzucić sobie na plecy i iść z takim tobołem. Ja widziałem mnóstwo ludzi, którzy po pierwsze nie umieli tego, nie umieli tych Koców powiązać. Te rzeczy się wypadały, nie mieli siły tego, żeby się na plecy, nie potrafili się z tym przemieszczać. To są straszne rzeczy. Ja nie wiem, czy ci, którzy teraz pójdą tam, będą sobie z tym wszystkim radzić, a to wszystko w więzieniu odrzutuje na to, że jesteście gorzej postrzegani, gdybyście nie mogli tego zrobić, że sobie sami nie radzicie. Będą na was źli strażnicy, będą się z was wyśmiewać więźniowie. To jest bardzo poważny problem. Mnie szczególnie szkoda było ludzi starszych, bo widziałem ludzi, którzy nie mieli y, siły tego robić. I jak widać, widzą Państwo, że y, takie życie niezbędne rzeczy człowieka są porzucane powiedzmy y, przez dwa piętra na schodach albo na jakimś y, takim takim... Y, na placu więziennym, jeszcze nie na spacerni, ale na placu więziennym, yy, gdzie on te rzeczy ciągnie, część wywalona, po nie przenosi, bezradny, spocony. To jest straszne. To dlatego tego człowieka jest straszne, bo yy, rzeczywiście to, to jest niezwykle istotne. No ważne, bo, żeby... Bo, bo przepraszam, że ci wyjdę słowo. ale co z tych rzeczy, które umiałeś, ci się najbardziej przydało yy, w tym sensie, bo... Za drugim razem, bo za pierwszym razem, to ja może przypomnę, za pierwszym razem Tomka przenoszono z więzienia do więzienia, po to, że liczono, że za każdym razem, że w jakimś kolejnym więzieniu on sobie nie poukłada spraw. Za drugim razem doszli do wniosku, że to jest niemożliwe. W związku z tym już tego rzucania nie było, ale. Przez to, że dostałeś unikalną możliwość, jakby to powiedzieć, porównania, to która z tych rzeczy, które umiałeś albo której się nauczyłeś, była najważniejsza w przetrwaniu Prawda fizyczna. Pamiętam, jak, jak wieziono mnie po tym szokiem dla mnie, bo to było szok. Ja, bo, był szok, kiedy otrzymałem pierwsze trzy miesiące aresztu. Ja wydawało mi ja sądziłem, że ja nie otrzymam tego aresztu, bo ja tłumaczyłem sądowi, przecież obok leżą dowody mojej niewinności. Ja no, ten darzec musiałem dostać. Wystarczyło, żeby, żeby ktoś poszedł, albo żeby sąd otworzył mój telefon, i ja pokazywałem rzeczy, które zupełnie zaprzeczały temu, temu o, o, co, o co mnie się oskarżało. Nie było problemów I, i nikt tego nie zrobił. Ja, ja sądziłem, że tak nie będzie. I pamiętam, że specjalnie wieziono mnie przez całą tą aglomerację śląską, pokazywano mi, no jaka ładna pogoda, no szkoda, no nie musi Pan, Pan iść, no wiesz, mówiliśmy, że, że mógł Pan się z nami dogadywać, to chodziło o te wszystkie rzeczy, na które mnie namawiano, już mówiłem to wielokrotnie, żebym obciążył Donalda Tuska, Pawła Wójtunika, Krzysztofa Wądaryka, to o to, 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 to chciał, ale to już, ja o tym mówiłem i no, my u pana będziemy za jakieś dwa tygodnie, pogadamy, to pan będzie rozmawiał inaczej. I wiozną do więzienia, i w więzieniu, szanowni państwo, czekam na te wszystkie rzeczy, które oczywiście tam się odbywają to magazyny, te wszystkie rzeczy, przyjęcie do więzienia. To wszędzie wszystko długo trwa. To bardzo długo trwa. Człowiek jest niesamowicie zmęczony, chciałby już gdzieś znaleźć jakieś miejsce i spokojnie myśleć. Jest kłopot. I nagle okazuje się, że stawiamy przed, przed, na korytarzu więziennym, na którym czekam ze dwie godziny, może, może nie całe dwie godziny, a z celi są olbrzymie wrzaski, ubliżania, nie wchodź tu, zabijemy cię, po co tu przyszedłeś, skąd jesteś i to. Ale to ja mówię bardzo łagodnie, nie, nie wolno, tam, tam takie rzeczy. I trzymają mnie przed, tym, przed tą celą, no i ja wiem, że ja muszę tam wejść. I wszedłem do tej celi i poradziłem sobie i... To, to jest jednak niezwykle ważne, żeby umieć sobie poradzić, bo ja wiem, na czym to polegało, bo okazało się, że później już tam 40 parę minut później znalazła się pani wychowawczyni, która mnie, która mnie szybko wezwała do siebie i pyta się, czy ja chcę zmienić cele, bo tutaj słyszała, że były jakieś e, straszne rzeczy. Ja powiedziałem, że nie, że chcę tam zostać w tej celi. Nie ma problemu. A okazuje się, że tą celę przygotowano na, na mój przyjazd, bo tam była taka zgrana ekipa chłopaków z tych grup kibicowskich, torcidy, psychofans i tych innych. I, 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 I jeszcze jeden taki pan, który dostał do żywocie za zabójstwo dwóch osób, takiego małżeństwa lekarzy, taki Rosjanin, no i zabrali im jednego człowieka z celi, to była duża cela. Specjalnie powiedzieli, że tu przyjdzie do Was inny człowiek, i to oni byli wściekli. Yy, specjalnie zbudowano taką atmosferę, żeby mnie tam zgnębić. No, yy, nie zgnębiono mnie, i to jest ważne. To jest niezwykle ważne. Yy, później również często zdarzały się różne sytuacje. Wiecie Państwo, w więzieniu trzeba wychodzić na spacery. W więzieniu trzeba sobie wyrobić pozycję, żeby człowiek był szanowany, bo inaczej jest bardzo duży problem. Jest naprawdę duży problem ja wolałem siedzieć zawsze na celach grypsujących. Wolałem siedzieć z tymi ludźmi, którzy utrzymywali porządek, którzy jakoś w tej hierarchii więziennej nikt ich nie, nie posponował, zachowywali godność. To, to jest ważne, żeby człowiek umiał zachować godność w każdej sytuacji. Więźniowie, więzienie szybko wyjaśnia, tak to można powiedzieć. Więzienie szybko wyjaśnia, kto jest kim. Czy to jest pozer, czy, to, czy, czy, czy ten człowiek rzeczywiście coś sobie reprezentuje, czy to jest sześćdziesiątka, czyli że kabluje, czy to jest, czy to jest um, człowiek i podaje jakieś na przykład artykuły, um, za które tak naprawdę nie został um, aresztowany. Ja tak patrzę, ja nie będę, jest cisza wyborcza, także wydaje mi się, że niektórzy będą mieli straszny problem. Będą mieli naprawdę straszny problem w więzieniu. Ja powiem o jednym, bo to się akurat składa z tym tematem. Przeczytałem dzisiaj, to, to nie jest związane z wyborczymi. Wczoraj pewnie, wczoraj to. Wczoraj, przepraszam, przeczytałem wczoraj e, taki tweet dobskiego, niejakiego dziennikarza podobno, który wyśmiewał się z Adama Michnika, bo, że Adam Michnik był spotkał się z panią ambasador Wielkiej Brytanii i oceniał ubranie Adama Michnika. Michnika oceniał jakieś rzeczy. Powiem ci Dostki, wiesz co, nas z Michnikiem dużo łączy i ciebie łączy. Wszyscy byliśmy w więzieniach, wiesz. Tylko ty byłeś na frajerskiej celi, nie będę ci mówił jeszcze jak i ty tam poszedłeś za odróbki. I teraz jakbyś jeszcze raz wyjechał, jakbyś, to by wszyscy zdjęli majtki i wiesz dlaczego by zdjęli majtki? Bo ty słyniesz, wiesz, 20 centymetrów i, i te takie tam... Nie, upodować. ale Tomku to może ja po, to Ja może... Sobie kończę. I, ty, i, i powiem, i, bo to jest kwestia tego szacunku. A Michnik, Michnik się bił. Michnik wjechał, był tam na 4 lata. Rozumiesz? I to jest taka, i to, jest taka to jest taka, różnica, wiesz? I to, I to, szanowni państwo, jest właśnie kwestia tego szacunku. Dlatego ty trzymasz trzymasz mordę, a nie oceniasz Michnika, a porównujesz ja, to, to to go. Michnika z Kaczyńskim. Nie ma co porównywać, Ale co ja ja muszę, ja muszę Ja muszę tutaj wkroczyć, ponieważ pan Marcin Marcindowski, jakby nie patrzeć, trafił do więzienia w sposób zasłużony. Znaczy Zróbki za. został nie, został skazany na pracę społeczne za posiadanie. To możemy oczywiście dyskutować, czy prawo jest słuszne, czy niesłuszne, jeżeli każe za nawet niewielkiej ilości narkotyków. Natomiast takie ono jest. Dostał wyrok za posiadanie. Prac społecznych i ich nie odrobił, i zamieniono mu te prace społeczne po prostu na wyrok. I Tomek tutaj po prostu podkreślał, że. Michnika szanowano. Janek. Wyrok Michlika nie szanowano. Nie, no, nie, no bo nikt nie był polityczny. Ale jednak w ogóle Michnik na więc... postawy. Zwróć uwagę te filmy z jego zatrzymywania czy aresztowania. Michnik po prostu no, robił to, co, co, u więźniów, co u więźniów jest takie rzeczywiście. Yy, wzbudzające, wzbudzające szacunek. I się bronił, nie pozwalał się zamykać. Szerpał się z tymi policjantami. A, a to tutaj... wiesz, ale to jest, to, to, jest, to jest, powiem tak, jest inaczej, kiedy cię zamykają, tak jak Michnika, niesłusznie, jest jeszcze inaczej, tak jak zamykają cię, tak jak yy, pana Dobskiego, po prostu dlatego, że wszedłeś w konflikt z normami prawnymi. Czy winnym są niesłuszne skazania albo niesłuszne areszty, jak w twoim wypadku? Tak. Czym innym są po prostu niesłuszne wyroki więzienia. Nie. Poruszyłeś niezwykle ważną rzecz. To jest ważne, żeby mieć poczucie tego, i, i wiesz, i ty, i ja mieliśmy przez ten czas, bo to nie tylko kwestia więzienia, mieliśmy pewnego rodzaju poczucie takiego komfortu, że my moralnie wyżej stoimy niż nasi prześladowcy. I to, to jest ważne. To jest ważne, bo wiedzieliśmy, że. Mm, oni naprawdę są na bardzo niskim poziomie moralnym, zachowują się fatalnie. Grają te wszystkie, stosują ciosy poniżej pasa. Już nie będziemy o tym wszystkim dalej mówić, ale ty, ty wiesz o co mi chodzi. My wiedzieliśmy, że, my, że my, nam chodzi o, o, o dobrą sprawę. Tak, tak, mówiąc, tak mówiąc, po prostu. No, co jeszcze, szanowni państwo, co jest niezwykle ważne. Ważna jest znajomość prawa. Mi bardzo pomogła w aresztach taka książka znana wszystkim prawnikom, sędziom, prokuratorom, czyli zbiór karny. Szanowni Państwo, to jest niezwykle istotne. Ja przez pewien czas miałem tylko ten zbiór karny do czytania. Ludzie przyzwyczajeni do czytania muszą coś czytać. Czasami. Yy, Czytacie jakieś, jakieś, jakieś naprawdę skrawki, skrawki informacji, które znajdziecie gdzieś w celi. Jakieś stare wetarce co pisma. Wszystko, jeżeli nie ma książek. Na szczęście później już miałem książki i, i korzystałem z im. Yy, biblioteki więzienne są różnie zaopatrzone, różne biblioteki. Ja byłem w wielu aresztach, bo mnie przerzucano z aresztów do aresztów, bo we wszystkich dochodzili do wniosku, że ja sobie zbyt dobrze radzę i sądzili, że w tym następnym będzie będzie mi trudniej. Widzicie Państwo, dlaczego mówię też o tym szacunku? Miałem sytuację, że wsadzono mi do celi z cyfilitykiem, który miał tą postać już, już taką bardzo zaawansowaną. Musiałem tego człowieka spektakularnie wywalić z celi albo sam się z tej celi wybić. Na wolności pewnie człowiek inaczej by traktował takie rzeczy. Tam jest wszystko. Czarno-białe. Jeżeli ja bym dłużej z tym człowiekiem siedział, bym był w tej hierarchii w więzieniu najgorzej traktowany. Zrobiłem to celowo. Zrobiłem to celowo. Na szczęście się o tym dowiedziałem, że ten człowiek ma ten. I zabrano mi jeszcze sztuczce. Słuchają Państwo, ja nie miałem sztuczców. To, to był duży problem, ale wszystko sobie wywalczyłem. Za karę mnie wrócono do celi takiej, naprawdę, w której nie było nic. Tak, ja różne cele widziałem, ma tam nie było nic. E... Wszystko było rozwalone. Tak, to... Pamiętam, pamiętam to, to, to było, to, to było na, na Fordonie w więzieniu. Chociaż Fordon według mnie, według mnie dobry areszt. Dobre, dobre więzienie, więzienie, gdzie jest dużo recydywistów. Dobrze się siedzi w więzieniach, gdzie są recydywiści i dzieci. Tam jest wszystko lepiej poukładane. E... Natomiast... Szanowni Państwo, tutaj w więzieniu niezwykle ważne jest to, i w związku z tym mi jest bardzo przykro, to co zrobiono tymczasowo aresztowanym, to, co zrobiono osadzonym, zabrano im kontakty z rodziną. To, co zrobił, no, zrobiono mi no, ciszę wyborczą, to, co zrobiono, szanowni Państwo, czyli te telefony raz w tygodniu, to jest Wielka krzywda i dla tych ludzi, oczywiście, którzy tam są, bo w więzieniu się bardzo czeka na ten telefon. Bardzo. To jest niesamowicie ważna sprawa. Yy, większość ludzi czeka, żeby ten raz dziennie przez te 5 minut z reguły, ponad 5 minut, móc porozmawiać z kimś z rodziny. Pamiętajcie, że to jest loteria, bo yy, są rodziny, które czekają. A są rodziny, że na przykład ktoś nie odbierze telefonu, nie, nie wiem, albo nie mógł się połączyć, albo coś tam się innego wydarzyło i on już nie ma tego kontaktu. A tutaj, Szanowni Państwo, kontakt raz w tygodniu. Ja więc to znaczy, bo przetrzymali mnie w więzieniu przez rok bez kontaktu z rodziną. Tak usiłowali robić i tak, tak, tak mi to zrobiono. Ja i bez żadnych widzeń. Pamiętam, jak już wtedy nawet strażnicy więzienni i e, pani psycholog usiłowała mnie zawsze w te dni, kiedy były e, widzenia, e, chciała ze mną rozmawiać, zabierać mnie tam do, do swojego pokoju. Ja mówiłem, że, że ja nie potrzebuję jest wszystko w porządku, dam radę. E, to rzeczywiście, jednak w środku jest to wielka przykrość, wiecie? Jest to jest ta przykrość, e, że. Inni idą się spotkać z najbliższymi, wy nie możecie. To, to zostaje w człowieku. Zostaje. I w więzieniu jest również swojego rodzaju bezradność. Taka nie możecie się poddać tej bezradności. To znaczy, otrzymywałem pisma z prokuratury, które były ewidentnie łamaniem prawa. To znaczy, ja zgłaszałem możliwość popełnienia przestępstwa, np. przez panią prokurator Siwiec. To znaczy, to co ona mnie robiła, to znaczy, że. Na przykład nie zabezpieczała monitoringu wtedy, kiedy byłem bity, wyzywany, treści antysemickie. Ona nie zabezpieczała tego monitoringu, nic się z nie działo. To tego problemu, ona w ogóle czy celowo nie dawała mi się leczyć. To znaczy jeszcze wymagała jakichś dodatkowych opinii biegłych, kiedy naprawdę ja byłem chory. Ja nie mogłem chodzić, miałem bardzo duże problemy. Cały czas byłem na środkach przeciwbólowych dopiero w jakiś sposób dzięki temu, że na wolności miałem, miałem rehabilitację, miałem jakieś, jakieś możliwość odciążenia tego kręgosłupa, zacząłem funkcjonować. No później, jak wiecie, problemy z sercem już miałem w więzieniu, problemy z płucami już miałem w więzieniu, to już się wszystko zaczęło. To, są, to jest ta, ta drabinka. I macie tę bezkarność. Wiecie, no ja dopiero Chyba dwa miesiące po wyjściu z drugiego aresztu otrzymałem odpowiedź od prokuratury, że w zasadzie to oni rozpatrują negatywnie moje, moje zażalenie na działanie pani prokurator Siwiec, że ja nie mogę mieć kontaktów z, z rodziną i nie mogę, nie mogę mieć widzeń. Znaczy nie mogę mieć telefonów i widzeń, i widzeń z rodziną. Stworzono tak, że dawniej na takie wnioski aresztowanego odpowiadał sąd, jeżeli w kolejnej instancji. Stworzono tak, że tutaj prokuraturę nadrzędną. No to jak myślicie sobie, sobie Państwo, co odpowiadał jakiś kolega prokuratora Ziarkiewicza, Zier którego podwładną była pani Siwiec, na to, że pani Siwiec mi nie daje kontaktu. No po miesiącu, gdy już byłem na wolności, doszedł znaczy do wniosku, że dalej nie będę mieć kontaktu z rodziną. I, i to, jest ta, to jest ta bezradność. Teraz już e, mam nadzieję, że tego nie będzie. To jest niezwykle trudne. E, poza tym. Szanowni Państwo, tak, to o czym my mówimy, my mówimy z Jankiem, jeżeli macie szacunek do siebie, to macie radę. Nie będzie kłót, to trzeba mieć szacunek do siebie i trzeba kazać się szanować. No, drugim razem, wiecie, są takie perfidne działania. A drugim razem, po to, żeby już na początku zrobić mi krzywdę, yy, posadzono mnie w celi z pedofilem. Nie mogłem z tym pedofilem siedzieć, gdybym z tym pedofilem siedział, bym był zgnojony później w więzieniu. Ten pedofil ze mną siedział od godziny jakiejś 15, 16 do godziny drugiej w nocy. W drugiej w nocy go wywieziono do Bariatkowa, mówił, że go chciałem zabić, to nieprawda on, on, on ja się tak, broniłem. Ale to jeszcze to było jeszcze były te... ja, ja się broniłem przed nim. Gdybym z nim pozostał w tej celi przez tą noc, gdyby tak było, no całe szczęście, że, 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 że się obroniłem przed nim, bo on rzeczywiście szalał, wyrywał jakąś plastikową rurę. E, i, i, I usiłował mnie bić tą praskową rurą. No. Dla jednych to jest groźne, dla innych to jest niegroźne. Poradziłem sobie z tym. W każdym razie wywieziono go do Wariatkowa w nocy. Eee... Tłumaczyłem, że ja z tym pedofilem siedzieć nie mogę. Nie chcę, żebyście państwo To było celowe. I wiecie państwo, i to w więzieniu jest właśnie takim e, problemem. Tam rzeczy, te, które są dla nas najprostsze, urągają, znaczy urastają urastają do rzeczy, których no, jest ciężko zdobyć. No, szanowni Państwo, ja walczyłem przez kilka miesięcy, żebym mógł mieć słuchawki do radia. Prawda? Naprawdę. Gdzie wcześniej miałem radio i miałem, miałem słuchawki bez problemu. Że w innych więzieniach miałeś. W innych więzieniach. Tutaj nie mogłem. Było takie tłumaczenie i takie rzeczy. Wiecie Państwo, no warto mieć zdrowe zęby. To... A, ale słyszałem polityków, bo, bo, bo w, Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych jest taki zawód, yy, że ludzie tam, tam w Stanach Zjednoczonych się bardziej szanuje wolność niż w Polsce. Yy, tam praktycznie. Jest niemożliwe, żeby człowiek z czystą kartoteką szedł do aresztu, jeżeli nie popełnił e, jakiegoś przestępstwa, typu, że został złapany z piłą mechaniczną albo rozwalił ilość ludzi na kamerach. To po prostu dostaje e, kaucję, dostaje poręczenia e, i on sobie po prostu wychodzi i funkcjonuje. I tam jest taki moment, w którym na przykład dochodzą do wniosku. To jest też taka ciekawa, ciekawa różnica pomiędzy systemami. Ja tego długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego prokuratorzy mogło tam się dogadywać bardzo bez procesu raz. Wychodzi tam uczestniczą przysięgli, tam są w ogóle procesy, które trwają dużo krócej, dlatego że ława przysięgłych musi obradować i to jest kilka tygodni po sprawie. To nie jest tak, że procesy trwają wiele lat. Natomiast tam jest tak, że właśnie po to czasem, że nawet niestety niewinni ludzie, patrząc na to, jakie obiektywnie są szanse, decydują się na przykład na wyrok typu 2-3 lata więzienia, Biorąc pod uwagę, że alternatywą jest, że jak zostaną uznani niewinnymi, to mogą dostać 20-20 tego, parę lat. Ja tego nie rozumiałem do momentu, kiedy nie wszedłem w strukturę w ogóle całego wymiaru sprawiedliwości w różnych państwach demokratycznych, który tak naprawdę powinien się nazywać, i tak mi to mówiono, Kosztem utrzymania porządku społecznego. To nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Ten system Ręku, to nie ma możliwości odbierania możliwości. Moż... Chodzi o to, że, o to, że system, system od początku zakłada, o czym się nie mówi, że do więzienia będą trafiać ludzie niewinni. Tak. E, I to jest to jest taka ogólna, e, powinna to światowa zmowa milczenia, jaki jest koszt, że przyjmuje się, e, że od Około, do, to jest naprawdę szokujący współczynnik, że w tych demokracjach jest około jedna piąta ludzi, która trafia do więzienia niewinnie. I dlatego w systemie amerykańskim zrobiono coś takiego, że jeżeli ten prokurator, który ma być tym rzecznikiem ludu, czuje, że coś z tymi jego dowodami jest nie tak, że dają mu możliwość na przykład pójścia z facetem na układ i to się czasami są szokujące, że potężne zarzuty, a układ przejmuje 3 do 5 lat i w, o czym mówię? Tam się pojawia zawód. Ja myślałem, że ty możesz być takim człowiekiem w Polsce, czyli konsultant, że idziesz do więzienia, musisz się przygotować do więzienia. I tam właśnie ludzie. Ale moi przyszli klienci Janku teraz by byli, no nie mogę mówić no nie raczej nie. Cisza wyborcza. No, no cisza wyborcza to, to spodziewam, spodziewam, się, że nie, no. Ale, Ale nie, tak. chodzi mi o to, co jest taką najważniejszą rzeczą, którą, której, o której, bo ty powiedziałeś, że najważniejsze jest po prostu... E, Szacunek do siebie. Tak, wytworzyć sobie taką psychiczną e, e, nie, psychi, ps zdolność do tworzenia, stworzenia własnego psychicznego że świata. Ktoś cię nie, 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 nie sprowadził do najszego, najniższego poziomu tego społeczeństwa że to, że jesteś w tym miejscu, to nie znaczy, że jesteś kimś gorszym i to jest już tak na zawsze. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Trzeba umieć być. W... Więzienie jest w głowie. Proszę państwo, no taki jakbyście poczytali, byście poczytali, e, serdecznie zachęcam, e, przygodę dobrego wojka Szwejka podczas e, wojny światowej. E, Haszka, no to on tam bardzo sobie chwali pobyt w domu wariatów tak zwanym prawda, że to jest największa wolność, tam można wszystko mówić, prawda, tam świe świetne przy przykłady podaje, no moja, moja jedna z ulubionych książek. W więzieniu jest wielka wolność. Naprawdę, jak było mi miło mówić na temat różnych, to jest cisza wyborcza, różnych ludzi, jak nagle dowiadywano się o różnych ludziach, o tym, o różnych procesach, o różnych, jaka tam była reakcja. Szanowni Państwo, no, ja się, tam jest wielka wolność, tam jest naprawdę wielka wolność. Wielu ludzi bało się i do tej pory boi się mówić o, o różnych rzeczach. Ja, jak, jak wiesz, my się nie boimy, i, a, a tam szczególnie już się nie ma czego bać. Naprawdę. Tam, to, to jest jednak ale, ważne. Ale nie, powiedz mi, z takich rzeczy, po, poza mentalnym przygotowaniem, powiedziałeś, że oczywiście w dobrym... E, e, no w wielu sposób, z nich, że, przygotowanie to, sobie, fizyczne. Trzeba umieć sobie uprać. Trzeba umieć coś zrobić koło siebie. Z takich normalnych rzeczy no to ja niektórzy, spodziewam się, będą mieli straszny problem. Wiesz, tam... Raczej nie ma służących, to niektórzy będą mieli straszny kłopot jeszcze w ogóle, bo to, wiesz, no ja bym nie pozwolił komuś, żeby ktoś, nie wiem, coś, coś za mnie robił, chociaż takie rzeczy w więzieniu też, też się zdarzają. Ja nie, nie byłem wśród takich ludzi. Nie byłem. To U nas, u nas były, były te relacje takie normalne. Natomiast też w więzieniu trzeba się uodpornić na Ludzką krzywdę, niestety też, bo wielokrotnie widzicie rzeczy, których byście nie zobaczyli na wolności. Ja pamiętam taką sytuację, która rzeczywiście mną wstrząsnęła, to znaczy taki starszy pan, który już, jak mówię, ułożył sobie to życie więzienne, miał nagle otrzymał tak zwaną. Przerzutkę, no, znaczy mieli go przewieźć do innego zakładu karnego. Ten pan nie chciał. Pamiętam, jak ten pan podbiegł do strażników, do tej dżurki, prosił, żeby nie, oni mu mówili, a on już był w tym tak zwanym transporcie, już był przygotowywany, już był z tym swoim manżurem. I ten pan wyrwał się z tego, nie chciał iść z tymi innymi więźniami, którzy byli prowadzeni do oddziału na, do tego transportu podbiegł po swoją celę, dobiegł, strażnicy go ciągnęli, a on tam e, oddał mocz. Oddał mocz. No i nie mógł i, i, już jechać w ten transport. Była wielka awantura i słuchajcie, okazuje się, że wrzucono go e, do celi z tak zwanymi małolatami. Wielka awantura, bo, bo to było, to było jeszcze na, to, to było na Wałach Jagiellońskich, e, są, są koledzy, którzy o tym, o tym mogą powiedzieć. I, szanowni państwo, okazało się, że ten człowiek spektakularnie sobie chciał popełnić samobójstwo. Krew podobno była na wszystkich ścianach. Ja natomiast widziałem tylko takie dwa materace, bo był kostki, były trzy materace. Widziałem tylko takie dwa materace całe we krwi i leżących pod dyżurką. Jego wrzucono do celi z małolatami takiego zasikanego, takiego zrobionego. I to więzień jest na porządku dziennym. Spodziewam się, że wiedziano, co tam się może stać. Może nie przewidywano, że ten człowiek będzie chciał popełnić samobójstwo. Tak. Widzicie rzeczy ludzi, którzy właśnie e, idą i ciągną olbrzymie ciężary. Na przykład nie mogą przynieść rzeczy z tak zwanej wypiski. To znaczy kupują sobie rzeczy bo... i nie mogą tego przynieść. To jest bardzo poważny problem, to jest poważny obowód. W zasadzie obcemu człowiekowi, takiemu pomóc w więzieniu nie wolno. Wy nie wiecie, kto to jest, nie wiecie, z jakiego paragrafu siedzi. Jeżeli to zrobicie, to nagle może się okazać, że wy gdzieś zjeżdżacie na samo dno tej hierarchii. Traktują Was strasznie. Normalnie w życiu. Należałoby to zrobić. Na ulicy zawsze podejdę i pomogę, prawda? W więzieniu nie mogłem. W więzieniu brakuje jeszcze jednego, w więzieniu bardzo, brakuje zwierząt. Przynajmniej brakowało zwierząt. Jak mnie pytała e, jedna z pań wychowawczyń, bardzo pozdrawiam e, właśnie na Fordonie, panie Tomku, bo cały czas już było tak, że ja będę wychodził, bo to, bo to tutaj cały czas nawet pan prokurator już już tutaj jeszcze rozmawiał, dobrze, nie, że on nie może, a może sąd to rozstrzygnie, że ja wyjdę. I jak pani sędzia doszła do wniosku, że mam wyjść, to okazało się, że źle obsadzona. Ale to tak, to, to, to tak wyszło niechcący. Często bywało tak, że miałem te same składy sędziowskie. To też no, takie przypadki losowe. Ale to o tym jeszcze będziemy pewnie rozmawiali. No i szanowni państwo, zwierzęta. Więźniowie bardzo są źli na to, kiedy widzą to te psy, które są w więzieniu, które, które szukają narkotyków. Ja byłem szczęśliwy. Szkoda, że nie mogłem ich głaskać. Bardzo byłem szczęśliwy, że te psy widziałem, odzywałem się do nich, mówiłem, no upominano mnie, żebym nie mówił. Pani wychowała się pytać co pan zrobi pierwszego, jak pan wyjdzie na wolność. A ja mówię, będę głaskał psy, będę, będę, będę miał zwierzęta, się z tego bardzo cieszę. Na ogół są takie prozaiczne jakieś takie inne rzeczy, no, nie wiem, ludzie chcą się tego przytulić, ludzie chcą zaszaleć, napić się alkoholu. Nie, te psy, oczywiście, te zwierzęta, żebym mógł mieć kontakt z zwierzętami. No i w więzieniu jest jeszcze e, jeden problem. W więzieniu zależy, gdzie, gdzie się siedzi. E, nie widzicie na większą odległość. To jest kłopot. Ja przez te dwa lata, przynajmniej półtora roku, byłem w takich miejscach, że widziałem nie dalej niż na 40-30 metrów. I jak zawieziono mnie na Białękę, bądź dwa razy na Białęce e, i Byłem na, na takim pawilonie, gdzie naprzeciwko lasu, miałem okno bez blindy, bez tego, bez tego zasłoniętego, zasłoniętego widoku. Stałem i patrzyłem na ten las przez parę godzin. Byłem szczęśliwy, jakbym patrzył w telewizję. Proszę Państwo, to jest, to jest to, że macie polskie, polskie wymiar sprawiedliwości, polskie więzienia, tutaj rzeczywiście będą płacić jakieś olbrzymie kary. Nie wolno ludziom tak cały czas siedzieć. Pod tymi blendami. Natomiast ludzie, ludzie tak siedzą, tak funkcjonują. No i, wiecie, to jest to, do czego się musicie przyzwyczaić. Musicie przyzwyczaić się do ludzi. Ci, którzy byli w wojsku, albo ci, którzy uprawiali sport, czy ci, którzy funkcjonowali wśród ludzi normalnie, tak jak niektórzy nie chodzili na podwórko, my chodziliśmy na podwórko i chodziliśmy normalnie, funkcjonowaliśmy. To jest to. Są wśród ludzi, tam jest ciasnota. Jest w was ileś osób, musicie się pogodzić. Macie, nie wiem, jeden czajnik, jeden telewizor, musicie się zgodzić na to, co oglądacie, musicie nie wywołać konfliktów. Niektórzy mogą mieć z tym problem. Mogą mieć bardzo poważny kłopot, ale niektórzy będą siedzieli sami. Ja bym nie chciał siedzieć sam. Niektórzy, może łatwiej jest im, jak siedzą sam sami. sami. Także nie życzę nikomu więzienia. Mam nadzieję, że te warunki się jeszcze zmienią. Jak porównuję to, co opowiadali mi ludzie przyjeżdżający z tych więzień w Europie, nie do pomyślenia jest to, żeby ograniczać komuś kontakt z bliskimi. Nie do pomyślenia. U nas to było możliwe. Tak, to jest tortura. Szanowni Państwo, nie, poprosilibyśmy bardzo e, o komentarze do tej e, audycji, do, tego, do tej rozmowy. Co byście Państwo chcieli się dowiedzieć, to też jest dla nas jakaś podpowiedź. Uważnie przeczytamy. Ja sobie e, pozwolę zarekomendować, Szanowni Państwo, historię na weekend. Jeszcze tylko, drodzy Państwo, 4 dni w sprzedaży, bo 25 kwietnia wejdzie nowy numer. E, historia na weekend: tajemnica śmierci Batorego. E, Stefan Batory, jeden z bardziej lubianych i rozpoznawalnych polskich władców, dzięki obrazowi Jana Matejki Batory pod Pskowem. E, erotoman Babiesz to jest o Janie Brzechwie. E, 400 lat wojny o Ukrainę. E, I uwaga jak Gus fałszował statystyki. Przed wojną było wielkie zakłamanie, wcale nie mniejsze niż było później w komunizmie. Sanacja, żeby się dobrze czuć, fałszowała dane. Nie przyznawała, że połowa Polaków nie miała przed wojną pracy, a ci, którzy mieli, zarabiali naprawdę głodowe pensje. Kiedyś pytałem się mojego dziadka, jaka była różnica między przedwojną wojną i po wojną. I mój dziadek, który... Przed wojną bardzo zamożnym człowiekiem, pokazał mi Las Brudnowski naprzeciw pomieszkania, w którym, w którym mieszkał ostatnie 22 lata życia. I powiedział, że ten cały park, może nie Las Brudnowski, ten cały park brudnowski przy ulicy Chodeckiej, z jednej strony powiedział, że to wszystko były slums i to wszystko były ziemianki o tym, jak naprawdę wyglądała Polska przedwojenna, o tym jest, no i w tym. No i niestety nie będzie dziś, drodzy Państwo, dodatku, Zaczy, do, wiadomo Janku, kogo. Gdybyś pozwolił, to było do Was, ta pogadanka była do Was, Szanowni Państwo, do Was nie, bo... By tam nigdy. Znaczy, nigdy. Do, tych, którzy, do tych, którzy wiedzą, do kogo to było. Tak, to do Was. Tak, to, tak, to było do Was. To było, to było zamiast, zamiast <grym> słynnego fragmentu. Już we wie, wiecie, szanowni państwo. Do zobaczenia.